Jagna? Co ty tu robisz? Przywiozłam ich. Oboje są w samochodzie, zasnęli. Masz pieniądze. Mam do ciebie jeszcze kilka pytań. Jasne, wszystko ci zaraz opowiem, ale najpierw... Cudowna jesteś, że przyjechałaś. To moja wina. Paweł uratuje mi życie. Ty jesteś Samantha? Pracowałam pod tym pseudonimem. Tak naprawdę Laura. Trochę była. No, zgadza się. Chodziliśmy ze sobą, ale dla mnie było za nudno. Zdradziłam Pawła. Padłam z kimś innym. Pawełek nie jest twój. Nie, nie, nie. Tylko imię mam po nim. Po mojej pierwszej, bez sensu utraconej miłości. Dobra, musimy ruszać. Ten fałszywy trop z pociągiem do Wrocławia nie załatwi nam sprawy na długo. Laurę ścigają niebezpieczni ludzie. Wiesz to wszystko? No, wiem. Widziałam tego ochroniarza. Czekaj, byłaś tam? Ale nic ci nie zrobił. Zależało mu tylko na niej. Paweł, jak się dowiedział, w jakiej sytuacji jestem, spontanicznie wymyślił ucieczkę. Jagna, ja wiem, że byłaś przerażona. No nie chcieliśmy, żebyś wiedziała dużo więcej. Dobra, pakuj się. Musimy lecieć. Zabieram jej do kolonii. To jest jakieś 10 godzin drogi w jedną stronę. Nie ma sensu, żebyś z nami jechała. Ale jak wrócisz? Poradzę sobie. Kilometr stąd jest droga. Złapię stopa. Mam tylko jedno pytanie. Co z naszym ślubem? Zdążę. Czekaj na mnie w akademiku. Pojedziemy razem. Mój narzeczony odjechał. Razem z całym naszym dobytkiem, jego byłą i dzieckiem. Które podobno nie jest jego, ale kto to wie? Czy ja postradałam zmysł, że się na to zgodziłam?